Trzeba mieć naprawdę bardzo złe zdanie o swoich rodakach, by na kilka dni przed wyborami straszyć ich zamknięciem granic czy wyrzuceniem z Unii Europejskiej. I to z powodu 260 wiz wydanych na lewo przez jakiegoś szpenia w konsulacie gdzieś w Afryce. Kto niby miał uwierzyć tę bajkę? Dla kogo dziennikarze spreparowali to kłamstwo o wyrzucaniu z Unii? To jakby burzyć operę narodową, bo pan Władeczek, który podnosi kurtynę, przemycił na widownię dwóch kuzynów z prowincji. Wilgotne kapiszony o opuszczaniu Unii nie wypaliły, ale skoro już ich użyto, to kilka słów na ten temat. Po co nam wychodzić z Unii, skoro można ją przeorać od środka i to na swoją modłę? Owszem, nie rządzą nią już ci dawni, śmieszni biurokraci od zamieniania ślimaka w rybę. Rządzą nią groźni obłąkańcy, nasyceni duchem Lenina niczym oddech sołdata bimbrem. Ale przecież możemy ich powyrzucać z tronów. Możemy na powrót zamienić zideologizowaną Unię Europejską w starą, poczciwą europejską wspólnotę gospodarczą. EWG, handel, produkcja, import, eksport, te sprawy. A nie LGBT, wyśrubowane eko, eksperymenty na języku, czy nikomu niepotrzebna walka płci i ras. I zakaz palenia drewnem w kominku, bo to bolesne zarówno dla drewna, jak i atmosfery. Rozwielmożmy się w tej wspólnocie, zdobądźmy w niej znaczenie, a wtedy to my zaczniemy wyrzucać i to na serio. Chore ideologie, ekonomiczne paranoje, ekologiczne obłędy na hojców, przemytników, nielegalnych bandytów. W przypadku tych legalnych przypilnujemy, aby odsiedzieli swoje, od gwizdka do gwizdka. To naprawdę nie jest trudne. Wystarczy tylko iść na wybory, które odbędą się już za rok, w czerwcu. Iść i wybrać właściwie. A do tej pory warto obserwować oraz myśleć samodzielnie. I bez strachu.